Witam Państwa serdecznie na programie biblijnym Od słowa do słowa. Dzisiaj będziemy rozważać zagadnienie związane z osobowością człowieka. Jest to taki mój ulubiony temat, a zasadniczo skupimy się na jednym. Wartość charakteru w godzinie w dniach próby. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który byłby zupełnie zadowolony ze swojego charakteru. Wydaje się nawet, że jest to taka kwestia bardzo osobista, gdybym zapytał ciebie dzisiaj, drogi słuchaczu, czy jesteś zadowolony ze swojego charakteru. Co byś odpowiedział? Charakter trudno tak do końca zdefiniować, ująć go w jakieś precyzyjne określenia. Słownik poprawnej polszczyzny twierdzi, że charakter to całokształt cech psychicznych względnie stabilnych, które przysługują określonemu człowiekowi, warunkując jego zachowanie, usposobienie, temperament, określając jego stosunek do rzeczywistości, otoczenia i wyznaczając jego system wartości motywacji, działań i czynów. No, tak pięknie scharakteryzowaliśmy Twój charakter, drogi przyjacielu, ale czy w tej definicji budzi coś Twój niepokój? Mnie się wydaje, że w tym określeniu, w tej definicji charakteru pada takie określenie, które jest takie nieprzyjemne nieco, gdyż twierdzi się, że charakter jest. Względnie stabilny. Powstaje więc pytanie, jak ten charakter powiedzie nas przez życie w chwilach próby? A powiada się, że łańcuch jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo. Co jest w Twojej psychice, w Twoim charakterze, takim elementem właśnie wątpliwym? Względnie stabilny. Znam ludzi, którzy się zawiedli strasznie na swoim charakterze, i w godzinach próby zawiodło ich wnętrze. Często rozmawiałem jako małe dziecko ze swoją mamą, która twierdziła, że do nieba zabierzemy tylko charakter. Zastanawiałem się wtedy, jaki to musi być charakter żeby on się kwalifikował do nieba. Uważałem, że to musi być jakiś wyjątkowy, święty charakter. Pewnego razu zapytałem mamę, mamo, powiedz mi z tych pochowanych osób, która była święta, która miała taki charakter, który można by było zabrać do nieba. I to pytanie... Yy, Towarzyszyło mi i towarzyszy przez całe życie. Teraz mam przekonanie, że Pan Bóg oczekuje od nas, abyśmy wzrastali, byli chociaż trochę do Niego, jako dzieci Jego, podobnie do Ojca. A z drugiej strony wiem, jaki słaby jest ludzki charakter. Myślę o swoim charakterze. Pomyślcie o swoim. Pismo Święte w Księdze Jeremiasza w XVII rozdziale i w dziewiątym tekście stwierdza, że serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne, któż jest głębi. Pismo Święte Charakter i serce te dwa pojęcia stosuje zamiennie. Ale bezsprzecznie jest zdradliwe. Ale zdradliwe wobec kogo? Wobec tego, który ten charakter posiada. Można się zawieść na inny, ale jakże przykro jest, gdy się człowiek zawiedzie na samym sobie. W Piśmie Świętym jest taki opis: ludzi, którzy w chwilach próby zawiedli się na samych sobie. I to jest. Szczególnie przykre. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza, 26 rozdział, to spotykamy tam niezwykle przyjazną osobę, jaką jest Piotr i w ogóle wszyscy apostołowie. I Pan Jezus w ten wieczór, gdy spożywa z nimi. Paschę wieczór, w którym ustanawia wieczerzę pańską, w, te w pewnym momencie musiał coś z siebie wyrzucić, nie mógł tego zatrzymać. I wypowiada słowa. Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, i powołuje się na proroctwo, że proroctwo tak przepowiedziało i tak z pewnością będzie. Ale też Dodaje Pan Jezus, mówi, chociaż zwątpicie we mnie, chociaż tą próbę no, nie przejdziecie należycie, chociaż zawiodą Was, wasze charaktery, to pamiętajcie, ja chcę się z Wami spotkać w Galilei. Mimo wszystko, chcę się z Wami spotkać w Galilei. Niezwykle mi się to podoba. Zawsze Pan Jezus przedstawia jakiś brak ludzkiego charakteru, ale daje też nadzieję. I to jest cecha Boga. Piękna. Ale posłuchajmy, co, jakie odpowiedzi wyrwały się z ust apostołu. No, Piotr jest najszybszy. Piotr od razu stwierdza: choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Chciałbym się zapytać ciebie: czy Piotr wierzył w to, co mówi? Tak, wierzył w to, co mówi. Apostowie podchwycili tą wypowiedź i powiedzieli, że no wszyscy zapewniali go, że oni są gotowi iść nawet na śmierć za nim. Przysięgali, byli pewni. Tak wyobrażam sobie, że popatrzeli jeden na drugiego i powiedzieli, my jesteśmy oddani Zbawicielowi, my go kochamy, to jest nasz nauczyciel. Piotr wtedy wypowiedział słowa, choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. No i wieczór, ten straszny wieczór, ta straszna noc próby biegnie. I pamiętamy, jak Pan Jezus pocałunkiem jest zdradzony, jak do swojego zdrajcy. Mówi przyjacielu, i następnie nadchodzi ten moment, gdy Piotr grzeje się gdzieś przy ognisku, zdezorientowany, co się stało, wystraszony, że ich nadzieja, ich, ich nadzieja padła, marzenia się rozsypały. I wtedy podchodzi do niego jedna służąca. I mówi, i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem? Wtedy Piotr odpowiada i zaprzecza, i mówi, nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna, rzekła do tych, co tam byli, ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą, Powiedział, nie znam tego człowieka. Po chwili, ci, którzy tam stali, zbliżyli się, i rzekli do Piotra: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał. Piotr na słowa Jezusa, który mu powiedział, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Straszna sytuacja. Przysięgać na Boga. czy Izraelczycy przysięgali na Boga. Przysięgać na Boga, że się nie zna Mesjasza. Że z tym człowiekiem nie mam nic wspólnego. Nie wiem, co mówisz w ogóle. Przysięga. Kim był Piotr? Był zaprzańcem. Są takie słowa, które padają jak kamień. Zdrajca. judasz był zdrajcą, Piotr był zaprzańcem, wyparł się. Osoby, z którą się przyjaźnił, z którą dzielił stół, spacerował godzinami z nim, rozmawiał, cieszył się jego towarzystwem, a później powiedział, nie znam tego człowieka. Warto porozmawiać o ludzkim charakterze, bo mniema się, że człowiek z upływem lat staje się coraz lepszy. Jak byłem młodym człowiekiem, to sądziłem, że starsze osoby tak są coraz świętsze, i skąd są takie święte, że kwalifikują się do nieba. Z ich charakterami, zabierają te charaktery do nieba. Ale chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, no, dramatyczne stwierdzenie, że ludzie z upływem czasu nie stają się automatycznie lepszymi. Nie wiesz w to. Nie myśl sobie, że tu funkcjonuje jakiś automatyzm, że jak człowiekowi siły, sił ubywa, to staje się świętszy i w końcu ma charakter, który zabiera do nieba. Jak ty byś był lotem i twój wujek, Abraham, powiedziałby, wiesz co, Wybieraj, którą chcesz Ziemię. Gdy pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo, to którą Ty Ziemię byś wybrał? Bo nieraz mówimy, że ten Piotr to jest zaprzanie. A Lot to taki chytry. Przepraszam, a jakbyś był jednym z tych dwunastu apostołów, to jesteś pewien, że ty, jeden, byś stanął za Panem Jezusem Chrystusem? Czy też byś Pięty pokazał w ucieczce tylko? Bo ja o sobie nie mogę nic powiedzieć. Sołżnicy takie piękne słowa powiedział, że tyle wiemy o sobie, ile nas życie doświadczyło. I przykro jest, Przegrać próbę życia. A gdybyś był Dawidem i miałbyś dziecko z, z żoną Uriasza Hetyty, byłbyś potężnym królem, co byś zrobił z Uriaszem Hetytą? Co byś zrobił z Uriaszem Hetytą, który był mu na szwang narazić, dobre mniemanie o król Dawidzie. Niektórzy idą tak dalece, tak daleko, że nazywają te stronice niemoralnymi kartami Pisma Świętego. Ale to nie karty Pisma Świętego, nie Pismo Święte jest niemoralne. Pismo Święte jest księgą faktów, rzeczywistości i opisuje ludzi, którzy. Słabości swojej popełniają przykre czyny. Nigdy się nie spodziewali, że zaprą się Jezusa Chrystusa, że Go opuszczą, że wystawią wujka swojego do wiatru, jak to się powiada. Nie przypuszczali, że są w stanie posunąć się aż do mordu, gdy mają dużą władzę w rękach. A później taka rodzi się refleksja, taka Jaka się zrodziła w Piotrze, gdy dotknął twarzą znowu ogrodu Getsemane i tam padł, gdzie Jego Zbawiciel leżał, i zaczął płakać nad sobą. Jak człowiek nie rozszyfruje swojej słabości, albo inaczej mówiąc, jeżeli nie przyjmie od Boga to stwierdzenie, że jest absolutnie słaby, to on jest kolosem na glinianych nogach. Zdaje mu się, że jest dobry. Ale w godzinach próby zawodzi człowiek. Dlatego, a kiedy zawodzi najwięcej? Wtedy, jak jest pewien swojej siły. I gdy wystawi siebie w chwili pokusy, tylko no postawi siebie na własnej sile. A ta siła to jest taka, Jaką pismo święte przedstawia. Więc jakie są uczynki ciała w liście do Galacjan, to wiemy. To jest ciężka lista, ale prawdziwa. Uczynki ciała, czyli przyrodzone skłonności człowieka, przyrodzone, takie, jakie otrzymaliśmy po naszych prarodzicach I po rodzicach, i po dziadkach, i pradziadkach. To są takie: Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Ale Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, że kto tak postępuje, to Królestwa Bożego nie odziedziczy. A w Piśmie Świętym moglibyśmy po kilka postaci dopasować do tych grzechów. Król Izraela uprawiał czary, więc nie ufaj tak sobie. Nie bądź tak pewny swojej siły wewnętrznej. Prośmy Pana Jezusa Chrystusa, aby wziął nasze życie w swoje ręce. Paweł powiedział: Gdy ja jestem słaby, to ja jestem mocny. Bądź słaby w obliczu Boga. Proś go o pomoc, proś go o wsparcie. Cudne jest to, że Pan Jezus Chrystus zapewnia, że On Ciebie kocha i mnie kocha. W tej nocy, gdy powiedział, wy wszyscy mnie opuścicie, a Piotrowi powiedział, że trzy razy się mnie zaprzesz, nim kur zapieje, to powie, mówił do nich tak, nie zostawię was sierotami. Mówił do nich, dziateczki moje. Mówił najcieplejszymi słowami do nich. Idę, aby wam przygotować miejsce, a gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę za sie i wezmę was do siebie, gdzie ja jest i wy, żebyście byli. Pan Jezus Chrystus kocha miłością niezniszczalną, niezmienną. Jeżeli popełniłeś w swoim życiu ciężkie, nawet grzechy, przyjdź do Pana Jezusa, On ci wszystko odpuści. Ale miej tę odwagę, przyjść i powiedzieć: Słaby jestem. Jestem beznadziejnie słaby. Jak mi nie pomożesz, Panie, to przegram batalię o życie. W Tobie jest moja nadzieja. Ty jesteś moim zbawicielem, tyle przelałeś krew dla mojego zbawienia i trzymaj mnie w rękach swoich każdego dnia, bo najzdradliwsze jest serce człowieka, a tyle wiesz o sobie, ile Cię życie doświadczyło. Spotkałem ludzi, którzy byli tak zadufani w swoje możliwości, w swoją prawość. Nic z tego nie wyszło. Jeżeli nie oddasz swojej prawości w ręce pana Jezusa, żeby on jej pilnował, to nie będziesz człowiekiem szlachetnym i prawym, bo nie masz takiego potencjału w sobie. Bo dopiero owoce ducha świętego są przepiękne. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są najcudniejsze cechy, najwspanialsze. Chciałbym Wam też na koniec taką rzucić nadzieję, że na tej ziemi, w naszych czasach żyją i żyli ludzie o niesamowitych charakterach. Mam tutaj kilka takich cytatów o chrześcijanach, którzy byli prześladowani w ostatnim okresie przez ateizm. Jeden z pastorów, gdy specjalnie w Rumunii chciano go złamać, aby się wyrzekł Boga, zaczął drżeć, gdy sprowadzono syna i zaczęto bić i katować tego chłopca żeby ojca złamać. I ojciec nie wiedział, jak postąpić. A syn wołał, tato, nie zdrać Pana Jezusa Chrystusa. Nie chcę mieć ojca, który jest zdrajcą. Nie martw się, jeżeli mnie zabiją, to zabiją. Będę krzyczał, Jezus i ojczyzna. I oprawcy tak tego chłopca bili, że krew chłopca popryskała ojca. Inny znowu opowiadał o Jezusie Chrystusie na tak, w takiej celi, która była takim długim korytarzem. Usłyszeli to strażnicy, dopadli go, bili go, za drzwiami tak skatowali, wrzucili do środka jak szmatę. On wstając mówił tak: e, e, Bracia, na czym to ja skończyłem, gdy mi przerwano? Uważał, że opowieść o Chrystusie jest tak ważna, że nieważne, że go tam za drzwiami skatowano. Innego człowieka za to, że nie chciał złamać soboty, wrzucono do otwartego szamba. Wszystkich, których tam wrzucano, a ktokolwiek napił się wody, tej brudnej, tego kału, to ginął na drób Więc on tylko pamiętał, żeby się nie zachłysnąć tą wodą i pływał w tym szambie. Cały dzień. I powiedział, Panie Jezu, pomóż mi. I patrzy, a tam w jednym kącie piękna lilia zakwitła, w tym szambie. Podpłynął do niej i spędził dzień sobotni, patrząc na piękną lilię, zamoczony w szambie. Innego wsadzono do lodówki. I gdy już miał być prawie zamrożone, wyciągano go, znowu ogrzewano. No i nie, żeby tak pięć minut dziesięć, na przykład dwa tygodnie, trzy tygodnie. Miał taki uraz, że jak już wyszedł z więzienia, to nie mógł koło lodówki przechodzić. Myślisz, że takie bohaterstwo jest możliwe z wnętrza człowieka? Z charakteru, który ma jakieś tam niestabilne elementy, względnie stabilne? Wierzę, że możemy się zmieniać, patrząc na Jezusa Chrystusa i oddając mu życie w Jego ręce, żeby on wiódł nas przez całe życie. I nie jest ważne, jaki poziom rozwoju osiągniesz, ważne, żebyś postępował. Pamiętaj, że łodna na krzyżu tylko się odwrócił w stronę Jezusa, wyznał swoje grzechy i zapragnął społeczności ze Zbawicielem. Masz więcej życia niż łod przed sobą. I zwróćcie się do Pana Jezusa, aby Cię prowadził przez życie. A Pan Jezus powie Ci, dziateczki moje, nie, dziad, mój kochany nie zostawię Cię sierotą nie zostawię Cię samego. Ja idę przygotować Ci dom. Bądźmy w kontakcie. Jeżeli będziesz dbał o tą więź, to nasz, Ty i ja, to nasz charakter będzie się zmieniał. Chociaż tak troszkę, żebyśmy wstydu naszym życiem i charakterem nie przynieśli naszemu cudownemu Bogu. Zostawiam Was Państwo z tą refleksją nad swoim charakterem, ale nie zaamujcie się, patrzcie na Niego, przez Karty Pisma Świętego Amen. Witam serdecznie jeszcze raz. Nasz program umożliwia taką interakcję ze słuchaczami. Stąd otrzymałem kilka pytań. I pierwsze brzmi następująco. Martin pyta: Jaka jest różnica między charakterem a osobowością? Mógłbym powiedzieć: Nie ma żadnej różnicy w potocznym języku. Słowa te stosuje się zamiennie. Jednak ponieważ określenie charakter miało taką konotację związaną z teoriami osobowościowymi takiej psychologii no, potocznej nieraz i próbowano na przykład charakter określać z kształtu ust albo ze sposobu chodzenia, albo no właśnie, czy wargi są cieniutkie jak listeczki, czy też takie wydatne. Próbowano z tego wnioskować, czy na przykład, że ktoś jest chytry, albo ktoś jest bardzo taki emocjonalny. Stąd naukowcy odstąpili od określenia charakter i wprowadzili bardziej taki termin naukowy osobowość, ale w potocznym języku. Funkcjonują oba i sądzę, że potocznie nie są one różnicowane w ogóle. Rafał pyta, czy w Biblii pojawia się słowo charakter. W Biblii jest bardzo dużo treści, które związane są z charakterem. Występuje wiele terminów które składają się na charakter. Chociaż te, które przeczytałem. Liście do Galacjan jest najpiękniejszy wzorzec osobowościowy. Najpiękniejszy wzorzec charakteru. No stąd nie można mówić, że nie ma słowa charakter, prawda? Ja wierzę w to, że Pan Bóg jak stworzył człowieka, to stworzył go w, swojej, w jego fizycznym kształcie, ale człowiek też miał ujmujący, piękny charakter, który okazywał wobec swojej partnerki, a partnerka wobec męża swojego, wobec zwierząt, wobec całego otoczenia, wobec Boga, wobec aniołów. Mieli swój specyficzny sposób wysławiania się, reagowania. I cudne jest to, że na pierwszym miejscu wśród cech Ducha Świętego jest miłość, następnie radość. Były to osoby życzliwe, uprzejme i radosne. No, tylko marzyć, abyśmy takie charaktery mieli, z takimi osobami się spotykali, żeby nam przyszło z takimi osobami żyć, pracować. To są piękne cechy. Jeżeli Pismo Święte w objawieniu szkicuje, że do nieba nie wejdzie nic nieczystego, to to też jest mowa o charakterze. A przecież nie o brudzie zewnętrznym, który jest na ciele ludzkim. I o tylko skazach moralnych, które nazywa się nieraz brudem moralnym, prawda? Więc ciągle Pismo Święte mówi o charakterze. Bałwochwalstwo też jest cechą charakteru. Oddawanie, zatracenie świadomości o własnej wartości i wybijanie pokłonów przed martwymi rzeczami, które się wynosi na piedestał boski, a to są tylko rzeczy uczynione ręką ludzką. Więc Pismo Święte mnóstwo treści zawiera, które są związane z osobowością, z charakterem człowieka. W Psalma. Tej poezji biblijnej jest bardzo wiele tekstów. Pan Jezus opowiada nieraz przykłady i charakteryzuje pewne cechy ludzkie, więc warto o tym pamiętać, że Pan Bóg no, ceni nas i lubi nas też za charakter. Gdy Pan Bóg przez Anioła swego zwracał się do Daniela, to mówił Danielu, mężu, wielce przyjemny. jest cudne określenie. Gdy znowu o Mojżeszu jest wypowiedź boska, to powiedział Pan Bóg, że to jest najpokorniejszy z ludzi. A zarzucano mu wyniosłość. Wielko. Znowu jest cecha charakteru, prawda? A Abraham w swojej wierze i w zaufaniu i w przeżyciach podobnych do tych, które przeżył Bóg Ojciec, został nazwany przyjacielem Boga. Abraham lepiej może Pana Boga zrozumieć, gdy składał jedynego syna, którego miłował, na ofiarę. Pan Bóg złożył Jezusa Chrystusa na ofiarę za na nasze grzechy. To też świadczy o jego niesamowitym, pięknym charakterze, że dla dobra powszechnego oddał najukochańszą istotę takim dzikusom, którzy nazywali się Ziemianie, którzy już na samym początku chcieli jego syna zabić. Następnie niełatwy okres dorastania z takim piętnem, że, no, matka jest zawsze wiadoma, jak Rzymianie mówili, ale ojciec nie bardzo. No i w końcu pana Jezusa skatowali dotkliwie i zamordowali. Na, najstraszniejszym, najstraszniejszym narzędziem tortur i, i, i mordu. Więc to Pismo Święte jest też księgą o charakterze naszego Boga. Gdy mówi tak na koniec, że nie będzie ani łez, ani płaczu, ani smutku, to on nas dokładnie wie, za czym my tęsknimy. I on wie, że to są pożądane wartości. I on chce je wprowadzić w świat, żebyśmy się mogli cieszyć i radować. To określa naszego Boga. Pismo Święte jest usprawiedliwieniem postępowania Boga w sytuacji tak nienormalnej. Jaką jest sytuacja na grzesznej ziemi. Pan Bóg odchyla rąbki cudnego swojego charakteru, że jest litościwy, nierychły do gniewu, pełen miłosierdzia, cierpliwy. Więc pismo święte to jest naprawdę księga o charakterze Boga i o charakterze człowieka. To jest też księga o tym, jak można odejść z tego podobieństwa diabelskiego, przekształcić się do podobieństwa, którego wzorcem jest Pan Bóg. I ja znałem takie osoby. I to jest fascynujące, że nawrócenie to jest też zmiana systemu wartości, zmiana orientacji, zwrócenie się w stronę Boga i wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa. I przeistaczanie się w jego podobieństwo. Ale czy są też grzechy? No są. Najtrudniej to jest z takimi osobami, które stwierdzą, że grzechów nie mają. Nieraz ja do pierwszej w nocy rozmawiałem z takim człowiekiem, który powiedział, że on jest synem światłości, a oni byli synami ciemności, że on już nie grzeszy. Ja mówię, słuchaj, to przecież Paweł powiedział, nędzny, a człowiek, który mnie, mnie wyrbawi z tego ciała śmierci. On powiedział, że Paweł to był synem ciemności. On był krzesznikiem. A ja jestem synem światłości. Jak ktoś tak mówi, to, to jest przerażające. Ale pycha zawsze poprzedza upadek. W każdym wymiarze. Ewangelii Jana czytamy taką śliczną wypowiedź chciałbym ją przeczytać od pierwszego rozdziału do ósmego tekstu, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, Czynimy go kłamcą. Kogo? Pana Boga czynimy kłamcą. Bo on jest świadkiem tego, że popełniam grzechy na poziomie czynów, słów i myśli. I Pan Bóg na zna człowieka. I dalej mamy obietnicę. Dzieci moje, piszę wam to, dlatego abyście nie grzeszyli. Jeżeli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebagalną za nasze grzechy, nie tylko za nasze grzechy, lecz również za grzechy całego świata. Chciałbym jednak wyraźnie powiedzieć, że to, co mówiłem o charakterze, to bardziej związane z uświęceniem niż ze zbawieniem. Jest, zbawieni jesteśmy z łaski Bożej. Przez ofiarę krzyża, przez śmierć Jezusa Chrystusa. Ale też Pan Bóg, jak nas wziął w swoje ramiona, to chciałby, aby to Boże podobieństwo w nas się wlało. Nie może tak być, że jesteś w ramionach Bożych, dzieckiem Bożym, zachwycony Bogiem, a masz za schowania z repertuaru szatana. Może mogą się one pojawiać, ale jeżeli zapłaczesz tak gorzko, jak Piotr zapłakał po zaparciu się Pana, to znaczy, że, że mamy wyrzuty sumienia, że mamy jeszcze wstyd. I to jest, to jest pożądana cecha chrześcijanina. Mamy następne pytanie od Rafała. Czy Bóg ma jakiś wpływ na charakter? No, jakże nie? Oczywiście, że ma. Na tej zasadzie, że jeżeli zwracasz się do Boga i prosisz Boga, daję Ci moje życie w Twoje ręce, ja chcę naprawdę Boże Ci służyć i pielęgnujesz w myślach tę więź, to Pan Bóg ma wpływ na Twój charakter. Bóg nie może mieć wpływu na Twój charakter, jak nie zapraszasz go do swojego życia. Jak ja go nie zapraszam. To nie może mieć wpływu na mój charakter. Ale jeżeli ja przy wieczerzy Pańskiej, na przykład w uroczysty sposób jeszcze raz deklaruję, że moje przymierze, mój chrzest, to nie był przy, przypadkowe zdarzenie, o którym zapomniałem, ale to jest ciągle ważne i przyjmuję. Pamiątkę wieczerzy pańskiej, podkreślając, że ja przyjmuję ofiarę Jezusa Chrystusa, że ja jestem po stronie Bożej, to pozwalam Bogu kształtować swój charakter. I mówię tak w, w odniesieniu do siebie, ale każdy z nas ma prawo utożsamiać się z tymi słowami, że jeżeli oddajemy swoje życie Bogu, to zapraszamy go do naszego życia, i on ma wpływ na kształtowanie naszego charakteru. A co ma wpływ na nasz charakter? Są takie teorie psychologiczne. Jedna stwierdza, że są cztery takie wielkie wpływy: zadatki fizjologiczne, anatomiczne, system edukacji, który Cię objął. Trzeci, grupa rówieśnicza, środowisko, w którym wyrastamy. I czwarty, niezwykle optymistyczny, aktywność własna. A inni znowu powiedzieli w ten sposób, że na nasz charakter ma, mają wpływ czasy, w których żyjemy. To jest inna teoria, ale też bardzo mądra. Niewolnicy formacji tej dawnej niewolniczej feudalnej to... Mieli nieraz określone cechy charakteru, jeżeli ich Pan był straszny, zły, popędliwy. Stąd mówimy, że każdy jest dzieckiem swoich czasów. Więc zwróćmy uwagę na to, że jednak w tych wszystkich teoriach jest taki element aktywność własna. Sam możesz zadecydować o swoim charakterze. A jeszcze inaczej byśmy mogli powiedzieć, co wpływa na charakter? No te kanały, który, do, który, którymi do ciebie yy, docierają wrażenia z tego świata. Więc rozpocznijmy na tych bardziej takich delikatnych. To jest smak. Bez zwątpienia też jakoś tam ma wpływ na charakter. Powonienie. No ale jeżeli te, czy dotyk, jeżeli te dwie kwestie tak może lżej, to to, na co patrzymy i to, czemu się przysłuchujemy, to, co czytamy, to, co oglądamy, programy różne, one mają bezsprzecznie wpływ na nasz charakter. Nie ma możliwości, abyś był w młynie i nie wyniósł na odzieży mąki z tego myna. Nie ma takiej opcji. I ktoś powie, o ja pociorek powiem, pomodlę się, a... Oglądam sobie taki horror, że włosy tak stają. Krwiożerczy, brutalny, pełen gwałtu, przemocy. Nie możesz paść się brudem, a owocować wspaniałe owoce Ducha Świętego. Nie ma takiej możliwości. Więc wpływając na charakter, przede wszystkim wybierajmy to, co ten charakter może nas. Nasz budować, uwzniaślać. Nie możesz wypić trucizny i powiedzieć ja się nie zatruję, ja postanawiam być mocny. Trucizna już działa. I za chwilę, jeżeli masz kontakt z brutalnością, z potwornością, ze złem, to to przylgnie, to staje się elementami naszego charakteru. I zaczynamy później tak funkcjonować. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Na co patrzysz, w to wyobrażenie jesteśmy przemienieni. Więc to jest bardzo poważna sprawa. Jeszcze raz Rafał pyta: Czy w czasach ostatecznych będziemy, będzie sprawdzany nasz charakter, czy nasza wiara? A czy można to rozdzielić i powiedzieć, czy to, czy tamto? Czy wiara? Wiara jako jako światopogląd, prawda? Bo my nie mówimy o wierze, że ja wierzę, że są muchy na świecie, tylko ja mówię o prawdach najważniejszych. Ja wierzę, że jest twórca, mój Stworzyciel, który mnie stworzył po to, abym dobrze czynił i ten świat wypełniał szlachetnością. Po to mnie stworzył. Rodzice, jak poczną dziecko i, i rodzi się, to tak sobie myślą, Daj Boże, żeby było takie dobre, żeby było szlachetne, żeby było pracowite i takie wymieniają sobie dobre, takie życzenia. A Pan Bóg, jak stwarzał człowieka, to stworzył go po to, żeby ludzie się mordowali wzajemnie, zabijali, okradali, gwałcili, drapali, żeby dzieci broń nosiły i strzelały do innych. Po to stworzył ich do dobrych czynów. Więc jeżeli przyjmiesz swój system wartości, swój światopogląd, że jest Bóg i to Bóg aktywny, co ma coś do powiedzenia w tym świecie, nie coś, ale ma najwięcej do powiedzenia w tym świecie i zaprosisz go do swojego życia, to ta wiara może być największą mocą dynamizującą Twoje podejście do życia i kształtowanie Twojego charakteru. Więc nie można tak rozłączać tego. Czy wiara, czy charakter. Bo to zmierza w, w podtekście, z taka myśl. Ja będę wierzył, a kawał drania będzie ze mnie w codziennym życiu, prawda? Ale będę wierzył. To już Polacy już wymyślili pewne określenie, że y, krzyżem leży, a ile jest wart. Że ma diabła za skórą, prawda? Modli się godzinami i gdzieś tam, a w codziennym życiu jest. Zupełnie odwrotny. Nie może być takiego rozwoju, nie może być schizofrenii w życiu człowieka. Wiara i charakter i światopogląd splecione. Im więcej wierzysz, tym więcej ta wiara ma, większe znaczenie ma w Twoim życiu. Następne pytanie. Ja mówię tak bardzo pewnie, ale nie chciałbym Was obrażać, ale jestem przekonany do tego, co mówię i Szkoda, że nie możemy sobie tak porozmawiać, żebym, że nie mogę się wsłuchać w Wasze wypowiedzi, w Wasze racje. No Dziękuję Wam pięknie za pytania, ale jestem właśnie przekonany do takiej, takiego ujęcia, takiej opcji. <laughs> Czy Bóg interesuje się nami w czasie próby? Przecież nasze grzechy odłączają Go od nas, więc jak mieć pewność, że próba nie jest karą? Gdy pismo święte mówi o tym, że Pan Bóg jest od nas odcięty, tak jak ktoś to nazwał, to chodzi o to, że człowiek po grzechu utracił sposobność i możliwość obcowania z istotami bezgrzesznymi, z Bogiem, z aniołami. I w tym znaczeniu grzechy. Uczyniły rozdział między nami i Bogiem naszym. I to jest najważniejszy rozdział. Ale Pan Bóg szukał Adama. Więc jaki to jest rozdział, jeżeli Pan Bóg go szukał? Oczywiście nastąpił, nastąpiło to, to zamknięcie człowieka w tym cielesnym postrzeganiu i przeżywaniu życia. Nie dostrzegamy, brakuje nam jakiegoś zmysłu. W którym moglibyśmy widzieć Boga i tych aniołów. Stąd w Ewangelianach, w czwartym rozdziale, pan Jezus mówi tak zagadkowo, że Bóg jest duchem. Ale co to znaczy, że Bóg jest duchem? Bóg jest niepostrzegalną przez nas istotą, zmysłami naszymi, prawda? Ale. Yy... Jeżeli by Pan Bóg się tak od nas odciął, to by nie posłał Jezusa Chrystusa, żeby nas zbawił. A jeżeli złożył tak wielką ofiarę, to znaczy, że to zagadnienie doprowadzenia do łączności z powrotem między człowiekiem a Bogiem jest w centrum Bożych zainteresowań. Doskonały Pan Bóg nie mógłby spokojnie egzystować. Jeżeli by na planecie Ziemi był ustawiczny jęk i płacz, i wzdychanie umierających ludzi. I krzyk zranionych, spalony, sparzony, zgwałcony, mordowanych, torturowanych, Pan Bóg powiedział nie ma takiej opcji. Musimy ich ratować. I stąd. Yy, Widzimy to niesamowite zainteresowanie losami człowieka, które Pan Bóg okazał. Następne pytanie. Co znaczy stać się uczestnikiem boskiej natury oraz dorosnąć do pełni Chrystusowej? W kontekście ostatniego pokolenia, które doczeka żywo przyjścia Chrystusa, mowa o 144 tysiącach. Pan Bóg zaprasza nas. Takim sformułowaniem, świętymi bądźcie, jaką i ja święty jest. Ale znowu stawiam pytanie, bo widzę, że niektórzy tutaj chcieliby, albo może skłaniają się, albo dyskutują tę tezę, czy człowiek nie powinien osiągnąć świętość Boga. Pytam się, który już jest święty taki jak Pan Bóg? Niech dźwignie palce do góry. Kto z pochowanych tych świętych. Otoczeniu naszym był tak był natury Jezusa Chrystusa. To określenie być uczestnikiem natury Jezusa Chrystusa, to jest ideał na całą wieczność. To określenie świętymi bądźcie jako ja jest Święty, to jest ideał na całą wieczność, do którego mamy zdążać. Lucyfer też chciał być taki jak Pan Bóg, ale w mocy i sile i we władzy, a nie w charakterze. Przesunęło mu się coś nieco. Ale gdyby chciał być tak święty jak Pan Bóg, tak uprzejmy, tak poświęcający się dla innych, tak usłużny, tak dyspozycyjny, tak cierpliwy, tak uprzejmy, tak ciepły, to by dobrą drogę wybrał. I my też możemy tę drogę wybrać i przez całą wieczność naśladować Boga. Nie będzie takiego, takiej sytuacji, żebyśmy nie spojrzeli na postępowanie Boga i coś nas nie zachwyciło, nie porwało, i powiedzieli: Ach, jakie to piękne, ja też bym chciał takim być. I właśnie o to chodzi. Ale jest mowa o 144 tysiącach. Adwentyści, Kościół Adwentystów dnia siódmego, wierzy w to, że przed przyjściem Jezusa Chrystusa będą takie zdarzenia, i takie sytuacje, i takie wzmocnienie duchem świętym, że. Przed przyjściem Chrystusa pewna grupa ludzi, czy ona jest 144 tysiące, tak literalnie, czy ona jest reprezentantem, co przecież inne teksty wskazują, gdy mówimy o tych pokoleniach, prawda, że z pokolenia tego tyle, tych pokoleń już nie ma. Jeżeli znajdziemy kogokolwiek jeszcze, który by taką krew miał, to najwyżej powie, że jest Judejczykiem. Nie wiem, czy ktoś jest z Benjamina, ale Lewitów już nie ma. A Rubenitów, Gadytów? sądzę, że to jest symbol tego ludu Bożego, który w tych dniach wiernie będzie Bogu służył. I Pan Bóg będzie mógł się nimi poszczycić jak Iobem, że mąż to doskonały, nienagalny, cudowny. I w to wierz. Czy myśli człowieka będą oceniane przez Boga? Co mówi na ten temat Biblia? Jeżeli mówimy, że najzradliwsze jest serce człowieka, to znaczy, że Pan Bóg poddał je już ocenie. I Pan Jezus spojrzał na tam w Ewangelii Marka, na przykład w drugim rozdziale, to mówi, czemu wy tak myślicie, że zgrzeszyłem mówiąc odpuszczone są tobie grzechy, gdy powiedział to do paralityka? Więc widział ich, a co więcej, znał ich myśli. Z apostołami rozmawiał i dawał im do zrozumienia. Mówi, że ten jest szlachetny, bo mówi tam do Natanaela, prawda, w tej rozmowie z Filipem. Mówi tam, gdy byłeś pod drzewem figowym, to ja Ciebie widziałem, ja obserwowałem. Więc Pan Jezus, będąc na ziemi, był również Bogiem. Znał myśli, czytał w myślach, na piasku mógł później wypisać obok. Marii Magdaleny, jakieś tam słowa, które sprawiły, że począwszy od najstarszych, wszyscy się wycofali. Więc Pan Bóg zna nasze myśli i to jest jednoznaczne. A nieraz przecież tylko w myślach wołamy: Panie, pomóż mi, ile jest modlitw niewypowiedzianych. Gdyby Pan Bóg nie znał, to byśmy byli w opakanym położeniu. Człowiek potrafi się z Bogiem kontaktować za pomocą myśli, a Pan Bóg się kontaktuje z człowiekiem też za pomocą myśli. I podsuwa mu. Byłem w takich sytuacjach, że nie wiedziałem, co powiedzieć, i wołałem do Boga: Boże, pomóż mi. I Pan Bóg dawał odpowiedzi. Mamy nawet odpowiedź w piśmie świętym, jak Was postawiam przed starostów, przed królów. Nie martwcie się, co będziecie mówić. Duch święty będzie mówił przez Was. Jest tak wielkie zespolenie człowieka z Bogiem, gdy człowiek pragnie tego Boga, że Duch Święty przez człowieka może wyrażać, przedstawiać, kazania, wypowiedzi, które robią niezwykle wrażenie, niezwykle bo od Boga pochodzą. Ela, czy mogę liczyć na przepatrzenie, jeżeli tylko wyznam grzech Bogu, jeżeli nie mam odwagi lub możliwości przeproszenia pokrzywdzonego i wynagrodzenia mu czwornasu? Jeżeli uriasz chetejczyk już nie żyje, to Dawid go już nie przeprosi, chociażby jak chciał. Są takie sytuacje w życiu, że już nie mamy kogo przepraszać, bo coś się stało, Ktoś, kogo skrzywdziliśmy, już nie ma, albo tak wyjechał, że nie mamy z nim kontaktu, chociaż teraz w tym świecie zawsze może być kontakt, chyba że gdzieś na Saharę, na środek wyjechał. Jest zbytnim uproszczeniem wierzenie w to, że załatwiam sobie tylko z Panem Bogiem, a człowieka to mogę go skopać, obrzucić, opluć i jakoś to będzie. Nie, Pismo Święte nie upoważnia do takiego stwierdzenia, że możemy szukać pojednania z Panem Bogiem, a odwracać się plecami do człowieka, którego się skrzywdziło. Człowiek powinien dążyć do pogodzenia się. Absolutnie. A w modlitwie pańskiej jest i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom? I ten fragment tylko po tej modlitwie w Mateuszu, w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale jest rozwinięty. Tak by Pan Jezus chciał powiedzieć: A kto wie, czy ten fragment nie jest najważniejszy w modlitwie pańskiej? Stąd jest to ważne. O. Pojawiają się nam jeszcze następne pytania. Pastor mówi Pan Bóg. Dlaczego nie Jahwe? Proszę o wyjaśnienie. Żydzi mówili wiekuisty. Ja nieraz mówię Jahwe. Ale uważam, że jest to imię Pana Boga, które powinno się wymawiać z wielkim szacunkiem. Żydzi tak daleko posunęli się w tym szacunku, że mówili wiekuisty, bo imię Jahwe podkreśla wiekuistość Boga, jest formą słowa być, jestem, który jestem. Więc w ten sposób się wyrażali. Nie sądzę, żebyśmy popełniali jakiś błąd, nie wypowiadając słowa Jahwe. Proszę zauważyć, że w całym Nowym Testamencie nie ma słowa Jahwe w spisanym słowie Nowego Testamentu. Jeżeli, funkcjon... Jeżeli ludzie mówili po aramejsku, a jestem pewien, że nie używali, to imię było zbyt święte dla narodu żydowskiego, aby było tak wypowiadane. Ten tet, rad, te cztery słowa, cztery litery, JHWH, nawet trudno powiedzieć, jak się wymawia, prawda? Więc chyba. Bardziej chodzi o to, jak my tego Pana Boga traktujemy, aniżeli to, czy wymawiamy Jego imię takie czy inne, bo moglibyśmy powiedzieć El Shaddai, prawda? Elohim. Czas nas już bardzo szybko mija, a tutaj tyle nowych pytań się pojawia. Nie spodziewałem się, i mm, sądzę, że. Więcej już pytań nie odczytam, a chciałbym wszystkich podziękować za to, że ten wieczór spędziliśmy razem przy Słowie Bożym. Życzę Wam opieki Bożej, życzę Wam więzi z Bogiem, aby Pan Bóg mógł powiedzieć o każdym z Was: że widziałeś sługę mojego, to mąż doskonały, unikający zła, cierpliwy, miły. Serdeczny. Bądźmy podobni, chociaż troszeczkę do naszego Boga. Drodzy Państwo, zapraszam Was serdecznie na następną audycję z cyklu Od Słowa do Słowa, Audycję Biblijną, która będzie o tej samej porze w następny piątek. Życzę wszystkim dobrej nocy. Zwróćmy naszą myśl na zakończenie do naszego Boga. Chciałbym się pomodlić. Zapraszam Państwa, was wszystkich, abyśmy razem mogli się pomodlić. Pani Boże czy nasz, dziękujemy, że odkryłeś przed nami tak cudowne cechy charakteru. Wywiodłeś je z piękna swojego umysłu, z cudnego swojego kryształowego charakteru. Są one jak światło na tym świecie, jak latarnie, przez cudne owoce Ducha Świętego. Boże, błagamy Ciebie, abyśmy byli chociaż troszkę do Ciebie podobni. Oddajemy nasze życie w Twoje ręce. Panie, jeżeli ktoś ze słuchaczy przeżywa jakieś szczególnie, szczególne cierpienia i troski, to my jako społeczność dzieci Twoich modlimy się dzisiaj za nim i prosimy o to, żebyś go wzmocnił siłą swoją, Panie, aby Duch Święty... Niepojęty Bóg prowadził go przez całe życie. Zanosimy nasze modły w imię Ojca i ducha świętego, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.